monumentalny zarys tej znanej wieży Eiffli, która, że to niby taka wysoka, a na zdjęciu w gazecie to taka mała, mniejsza od mojego palca. A to jeszcze nic, myśmy nie pojechali do Włoszech. Cóż ty? Ale nie byłam zadowolona w ogóle, że tam nie pojechaliśmy. Zapomnij, do jedzenia nic specjalnego. No, włoszczyzna, kapusta włoska, pieczeń rzymska, a ta ich pizza to mrożona z promocji w Tesco. Wyobraź sobie, że z pleśnią. Jak ona powie o tym Intercity, że mama taka znów obrażona jak w tym... PKP Intercity? Możesz się zaśmiać z tego, obśmiać to? U Masłowskiej jest bardzo duży szacunek do przeszłości. To jest paradoksalne, ale ona jest wielką patriotką. Nie mówi tego wprost, opisuje rzeczywistość negując ją, albo poprzez zaprzeczenie, żeby powiedzieć, jaka jest ta prawdziwa... prawdziwa rzeczywistość. Ten tekst też będzie jakimś punktem, mam wrażenie, krytycznym dla rozwoju przynajmniej polskiej dramaturgii. To klaustrofobicznie ciasne pomieszczenie sprawia wrażenie niedużego. A to właśnie w nim wielopokoleniowa familia wspólnie je śpi, wydala, nie śpi, przewraca się z boku na bok, wymiotuje, dostaje straszki, nie żyje i umiera, nie musząc się przy tym w nim w ogóle szukać, a wręcz przeciwnie, ciągle się w nim znajdując. To, że potem w momencie przemiany ustrojowej po prostu wszyscy wskoczyli w nowe garnitury i jakby życie zaczęło się od nowa, bez jednak ukarania sprawców, bez odnalezienia winnych, sprawiło, że ta wspólnota jest bardzo upośledzona i prawie że niemożliwa. Tysięcy 410 zabitych tygodniowo! 18 772 zabitych dziennie! 782 zabitych na godzinę i 13,04 zabitych na minutę! Cia! Możemy także wyliczyć odstęp pomiędzy każdą kolejną śmiercią. Apolonia jest wielka dlatego, że przestrzeń, horyzont, w który ona spogląda, jest niewyobrażalny, bo w jednym spektaklu Warlikowski łączy poholokaustowe opowiadania Hanny Kral z tragediami greckimi. Pokazuje, że tak naprawdę nie zrozumiemy Holokaustu bez greckiej tragedii, bez mitów. Że dopiero mity oświetlają naprawdę to, co się zdarzyło w cieniu zagłady. I prawdziwi ludzie z opowiadań Hanny Kral stają się nagle postaciami mitycznymi. Możemy ich analizować, ich wybory, decyzje w kontekście wieczności, literatury mitycznej, czegoś, co od zawsze formułuje naszą świadomość. Warlikowski w tym bardzo długim, bardzo trudnym, skomplikowanym tak naprawdę myślowo spektaklu, bo to nie jest tak, że antyk, holokaust, nie jest takie proste zrównanie, ale analizuje kwestie ofiary w kulturze, w cywilizacji. Pokazuje, w jaki sposób dobrowolna ofiara niekoniecznie musi być czymś dobrym. Cierpienie wcale nie wzbogaca. Poświęcenie życia dla kogoś innego wcale nie sprawia, że świat jest dobry. Nigdy nie będziecie mogli powiedzieć o sobie: nie zabiję. Jedyne, co możecie powiedzieć, to jest: mam nadzieję. Nie zabijać. Myślę, że ta przeszłość nasza, nie wiem, XX-wieczna, zwłaszcza wojna, jest wciąż taką jakąś naszą przemilczaną chorobą. W związku z tym mówię o tym, też jest moją chorobą. Nie potrafimy o niej mówić, ani o niej słuchać. Właściwie zawsze są jakieś emocje towarzyszące temu. I zawsze mówimy ale, no nie jest to przeszłość, którą można się w ogóle pogodzić, prawda? Z tą przeszłością można żyć i tak...
jedyny sens takiego ciężkiego dziedzictwa jest szukać w tym siły może, nie wiem. Zawsze powiedziałbym, że ta najszlachetniejsza część tego społeczeństwa polskiego ginęła na tych barykadach, no i można powiedzieć, że ta gorsza część ostawała. Teraz oczywiście stoimy już przed taką inną rzeczywistością, którą musimy siebie zacząć gruntownie odbudowywać. Zastanawiam się, jak sobie Polak może dzisiaj poradzić, bo tak niewiele mu rzeczy pomaga. A wszystkie mu przeszkadzają. Papież Polak mu przeszkadza, prawda? Wszyscy bohaterzy polscy mu przeszkadzają. To wielkie dziedzictwo polskie mu przeszkadza. Wielka literatura romantyczna mu przeszkadza. To wszystko, co najwspanialsze, mu przeszkadza w tym, żeby stanął na nogi, pomyślał zdrowo o sobie i zobaczył siebie w całym swoim skomplikowaniu. Tak jak każdy człowiek powinien spojrzeć na siebie. Medal przyznajemy Apolonii Machczyńskiej, która ocaliła jedno życie! No i co? Cały świat uratowała? Czy ten świat da się jeszcze uratować? Gdzieś to nas wszystko mija, prawda? Zanim my zaczniemy mówić jak ludzie, to bardzo dużo czasu minie. Potrzebujemy chyba takich gwałtownych szoków, żeby stanąć na nogi i się obudzić we wszystkich domenach. To jest taki moment, kiedy to się dokonuje, mam nadzieję. Skończyło się, czyś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie, wraz z tobą skradł szczęście me. To ostatnia niedziela, dzisiaj się go staniemy, dzisiaj się go zejdziemy na wieczny czas. Panie pułkowniku Wołodyjowski! Nie lubimy, jak ktoś burzy nasze przyzwyczajenia lekturowe i dlatego trylogia Jana Klaty wzbudziła pewien ferment, ponieważ Klata przynajmniej przez 3/4 spektaklu śmieje się z Sienkiewicza. Rzeczywiście traktuje go jak drugorzędnego pisarza, zapominając o jego pierwszorzędnościach. Pokazuje, w jaki sposób Sienkiewicz chciał stworzyć kłamstwo narodowe tak naprawdę. Kłamstwo o obrotowym przedmurzu, broniącym Europę przed bisurmanami, przed protestantami, przed wszystkim, co nie nasze. I ta Polska, która wyłania się dzisiaj z krytycznej lektury trylogii, jest straszna. Ja kocham tą książkę do dzisiaj, ale kocham nie z przyczyn intelektualnych, nie z powodów, że dowiedziałem się czegoś niezwykle ważnego o polskim narodzie. Kocham ją tak, jak się kocha pierwszą czytankę, pierwszy elementarz, rzecz przygodową przeczytaną w dzieciństwie. Klata mówi, że zajrzyjmy głębiej, bo może to nie jest powieść pisana ku pokrzepieniu serc, a ku zakłamaniu umysłu.